Mam wielką przyjemność przedstawić Państwu dwóch przedstawicieli platform medialnych, bo to chyba już więcej niż radiostacje. Pana Bartosza Winczewskiego z Radia Nowy Świat i Krystiana Hankę z Radia 357. I... Przez następne pół godziny będziemy dyskutować o tym, co zmieniło się na rynku medialnym w Polsce. Będę was, panowie, prosił przede wszystkim o to, abyście opowiedzieli, co jest, jakie są różnice, bo jeden i drugi prelegent ma olbrzymie doświadczenie radiowe. Mamy tutaj dyrektora muzycznego z Radia Nowy Świat. Oraz Krystiana, którego no właściwie wszyscy znają jako osobę mm, no, od 20 lat, tak? Ponad 20 lat e, będącą na, na rynku radiowym. Ponad 20, tak. tak. Tak, ponad 20. Także moje pierwsze pytanie jest y, y, właściwie takie otwierające, na ile wasze radiostacje to są radia, a na ile to są platformy internetowe? Dzień dobry Państwu w ogóle. My zaczynaliśmy, my Radio Nowy Świat, zaczynaliśmy jako, jako radio, a stajemy się platformą medialną. Myślę, że Radio 357 także. To jest proces, który, który już się rozpoczął, który trwa i no i zapewne jakby trwać, trwać będzie. No, myślę, że jeszcze nie wiemy zarówno my, jak i, jak i koleżanki i koledzy z 357 w jaką stronę to wszystko pójdzie, rynek zmienia się szybko i dynamicznie, no ale tak, no, idziemy w stronę stawania się platformami medialnymi, w których to radio jest y, może nie tylko częścią, jest trzonem, jest fundamentem, ale dąży, zmierza to wszystko do tego, żeby to było dużo, dużo więcej niż tylko, niż tylko radio. Mówię tak ogólnie, bo, no bo w sumie ta przyszłość, jakby związana z, y, i z naszymi radiostacjami, i z naszym jakby rozwojem i w ogóle z całym rynkiem, myślę, że wciąż jest y, dużą niewiadomą, tak naprawdę. Pracujemy na żywym organizmie, i, i finalnie nie wiemy jeszcze, co nas tam na końcu tej drogi czeka, ale no, na pewno się zmieniamy razem, razem z rynkiem, i ten proces myślenia o, o rozwoju naszych, naszych firm, naszych, naszych marek jest, jest, jest płynny, dynamiczny. No tak. Jesteśmy właściwie. Również dzień dobry, przepraszam, bo się nie przywitałem. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Ja również jesteśmy, jesteśmy polem właściwie doświadczalnym, można tak powiedzieć. To, I to jest na swój sposób fascynujące, bo każdego dnia właściwie otwieramy oczy i zastanawiamy się, co dzisiaj się wydarzy, w którym kierunku pójdziemy. A z drugiej strony mamy bogate doświadczenie radiowe i też, tak jak Bartosz powiedział, z tego korzystamy i możemy się trochę tym bawić. To jest chyba dobre słowo, bo myślę, że jeśli nie powiemy sobie jasno, że dla nas to jest też fantastyczna przygoda, no to skłamiemy, bo jakby tylko to jest warunkiem tego, my się. Rozwijamy, że chcemy robić coś nowego, że jesteśmy gotowi na eksperymenty, że jesteśmy gotowi na to, żeby otrzymać feedback czy nawet krytyczny, żeby się z czegoś wycofać. Eksperymentowanie no to jakby nie trzeba być mędrcem, żeby wiedzieć, że to jest koło zamachowe tego świata. Natomiast przewidywanie, jak będzie wyglądał rynek medialny albo jak będzie tak naprawdę wyglądało czy Radio Nowy Świat, czy Radio 357 za jakiś czas no to to jest wróżenie z fusów. To wróżbita Maciej by się przydał jako trzeci gość chyba, bo, bo ja, ja nie podejmuję się jakby zdefiniowania tego, w którym miejscu będziemy na przykład za rok. Ale pewne rzeczy, które się zadziały, czy w przypadku Radionowy Świat, już można mówić, że przez prawie dwa lata, w przypadku naszym przez ponad rok, Pozwalają nam y, no, sporo rzeczy wziąć pod uwagę. W wielu miejscach słyszeliśmy, że to się nie uda, to jest ryzykowne, a nie, jak już jest nowy świat, to Wy już po co, i tak dalej, i tak dalej. Takich rzeczy, takich, takich słów, takich tekstów słyszeliśmy dużo. Myślę, że obecny tutaj Darek Rosiak też słyszał, że no, gdzie z takimi poważnymi treściami do internetu, który tutaj hula z podcastami rozrywkowymi i w ogóle fantastyczne, y, fantastyczna zabawa jest przy tych podcastach, a, a on z takimi poważnymi rzeczami. I Nagle się okazuje, że świat się zmienia. Tak? Że od 24 lutego żyjemy w zupełnie innym, innej rzeczywistości i, i, i według jakichś tam ostatnich danych, podcasty właśnie dotykające poważnych spraw wywindowały się na pierwsze miejsca na, na platformach podcastowych, czyli, czyli ludzie szukają takich treści. No i bądź tu człowieku mądry, <laughs> tak naprawdę. Dlatego ten stały eksperyment jest, jest wpisany w naszą pracę i, i no, ja mogę mówić za siebie, za nas, za Radio 357, jest to. Jest to znakomita, fantastyczna rzecz, ale trudna. Niewątpliwie trudna. Myślę, że, że dla Was też. No, niewątpliwie jest to rzecz trudna, ale no też, też jest to pasmo nieustających zaskoczeń, tak? Kiedy radio Nowy Świat startowało, kiedy. Blisko dwa lata temu, w kwietniu, uruchomiona została zbiórka. Powstał pomysł, żeby, żeby radio ruszyło. Było, były pewne założenia poczynione. Rzeczywistość twórców radia zdecydowanie zaskoczyła. Udało się pewne fundusze zebrać o wiele szybciej niż. Niż pomysł, niż plan to wszystko przewidywał. I, I tak od tamtej pory tak naprawdę jest to cały czas pasmo pewnych zaskoczeń, do których my się musimy tak naprawdę adaptować. No. Ja myślę że też, że odpowiadając na Twoje pytanie, my trzeba sobie jasno powiedzieć, że właściwie definicja radia się zmieniła, czy nawet radiostacji, jak to, jak to ująłeś. Trudno dzisiaj powiedzieć, czym jest radio, bo, bo, bo takiego radia, które jest. Wyłącznie radiem, na przykład FM, już chyba nie ma. No, każde radio musi mieć już i stronę internetową, i, i profile na, w mediach społecznościowych. Wychodzi zdecydowanie poza, poza ten podstawowy profil radiowy, i, i, i ta, ta granica już się dawno gdzieś tam zatarła, więc, więc właściwie można powiedzieć, że zadałeś pytanie, na które nie ma odpowiedzi, ale to jest bardzo dobrze, bo, bo to jest coś, co, co też no, po pozwala nam się rozwijać, szukać, a może jest jeszcze jakaś Jakaś komnata zamknięta, do której trzeba znaleźć klucz, otworzyć, i, i, i też na początku, z, patrząc na niedowierzanie gdzieś tam z boku, konsekwentnie to próbować, że tak powiem, rozwijać, i się okaże, że, 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 że jeszcze jest coś przed nami. To jest takie pytanie, które sobie za, zawsze zadaję. Nie mam jeszcze na nie jakiś święty, złoty gral, tak? ale y, mieliśmy też jakby. Te, to szczęście, czy, 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 czy jakby byliśmy w takiej sytuacji, w której Radionowy Świat już działało i też mogliśmy patrzeć na, na, na wasz rozwój, na to jak, jak wy działacie no i też gdzieś tam w tym miejscu się usadowić, też, też patrzeć na, na, na wasze sukcesy, czy, czy, czy jakieś rzeczy, których dokonujecie i myślę, że to też w dużym stopniu napędza obie, obie te stacje I, i znów użyłem słowa stacje, tak? No, właściwie <laughs> oba, oba to... O, oba co? Obie marki. Obie marki, o mm. bardzo dobre, obie marki. Platformy. 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 No, no, taką refleksją chciałem się podzielić z Państwem, bo byłem świadkiem powstawania obu platform medialnych i pamiętam nasze pierwsze rozmowy, w których jednym z podstawowych tematów była koncesja na nadawanie FM. I obie grupy, które do nas przychodziły, tłumaczyły nam, że to jest absolutnie niezbędne. Do tego, aby w dłuższej perspektywie funkcjonować, i że właściwie ten internet jest jedynie krokiem na drodze, aby nie stracić kontaktu z radiosłuchaczem. Radio 357 nawet miało taki cel u siebie. Jak z perspektywy, w Radio Nowy Świat działa już od dwóch lat, Radio 357 nieco krócej, jak z tej perspektywy patrzycie na tę potrzebę? No my już chyba o tym w ogóle nie myślimy, jakby dzieje się tak dużo każdego dnia, ten rynek się na tyle zmienia, sytuacja jest, jest, jest dynamiczna, to też trzeba wziąć pod uwagę okoliczności, w jakich no przede wszystkim najpierw my powstawaliśmy, tak, startowaliśmy tak naprawdę w środku pandemii, ten, ten pandemiczny czas Niemal cały czas nam towarzyszy, tak. Pandemia się oficjalnie przynajmniej nie skończyła. My cały czas działamy, teraz mamy kolejne nowe, trudne, specyficzne okoliczności od, od ponad trzech tygodni, do których też się musimy adaptować. Oczywiście były nie wiem, plany, pewne, pewne pomysły no mogę mówić jakby za nas tych, tych, tych rozmów, tych, tych pomysłów, no o tym się już tak naprawdę nie, nie mówi. No. Trzeba sobie odpowiedzieć jasno na pytanie, co daje FM po, w waszym przypadku prawie dwóch latach, po, u nas po, 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 po półtora roku, czemu miałby służyć, tak? I wtedy jakby, jeśli, jeśli sobie znajdziemy odpowiedź na to pytanie, to, to będzie nam łatwiej odpowiedzieć, czy, czy to jest nasz cel, Taki priorytetowy, czy to jest coś, co sobie cały czas zachowujemy jako możliwość? Tak? I myślę, że w dużej mierze na to byśmy zerkali na ten FM wpływali nasi patroni, nasi słuchacze, którzy wychodząc z, z, tak jak my wyszliśmy z trójki, oni też odchodząc od, od trójki ze zrozumiałych względów, byli przyzwyczajeni do tego, że mają to radio, które stoi sobie gdzieś tam w pokoju czy w kuchni i dla nich ten FM był taką bazą. No, po czym po roku się okazało, że, że takie radio może być równie dobrze radiem internetowym. To może być radio podpięte pod Wi-Fi, ono wygląda niemalże tak samo. Za chwilę się okazało, że, że internet w zasadzie jest w każdym smartfonie, samochodzie i, i, i jeżeli nie nawet fabrycznie montowane, jest jakaś aplikacja, która pozwala od, od razu włączyć jednym przyciskiem, to za pomocą trzech różnych operacji można się do jednej czy drugiej, jednego czy drugiego radia dostać. No i to wciąż jest pytanie otwarte na ile nam jest ten FM potrzebny, który i tutaj nie ma się co oszukiwać, nie jest tanią zabawką. No, tak, tak. I teraz pytanie, czy, czy patroni, bo wciąż mówimy o utrzymywaniu się z, z składek z patronów, jesteśmy w tej samej sytuacji, czy oni chcą, abyśmy te pieniądze wydawali na kontent, na to, żeby mieć, żeby mieli pogłębiane, poszerzane treści, czy chcą, żebyśmy płacili na to, żeby tę koncesję opłacać? To ja jest myślę, że ci… Otwarte. Przepraszam, ja myślę, że ci, którzy już są z nami zarówno z Radiem Nowy Świat, jak i z Radiem y, 357, którzy są patronami obu stacji, y, jest też spora grupa patronów, którzy, którzy są i z nami, i, y, przepraszam, i z Radiem 357. Y, oni już tutaj są i oni przyzwyczaili się do takiego, a nie innego y, modelu słuchania radia, funkcjonowania y, tych naszych platform. Tam myślę, że już nie ma tęsknoty za, za starym radiem na skali, które można sobie ustalić, aczkolwiek trafiają się na przykład zabawne, zabawne sytuacje, choćby sprzed paru dni u nas jest dosyć prężnie działająca grupa patronów na, 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 na Facebooku, taki, taki zamknięty zamknięty taki oddział i pojawiło się niedawno od jakiegoś patrona pytanie na jakiej częstotliwości nadajecie w Krakowie bo szukam szukam i nie mogę was znaleźć no więc takie też się sytuacje trafiają ale myślę że, jest że to drugą naturą człowieka no tak. tak no właśnie to jest niezwykle ciekawe w jaki sposób rozmawiacie o, o patronach to znaczy w, część osób które może was słuchać dla nas to jest chyba już naturalne może odnieść wrażenie, że ci patroni są niejako szefa, szefami rozwoju waszych platform medialnych. bo no, chyba... Są naszymi pracodawcami de facto. I czy w związku z tym, bo to jest to, o czym też rozmawialiśmy na początku, jak te um, obie stacje powstawały, jak zmieniła się struktura wasza? To znaczy, czy wy macie osoby, które bezpośrednio zarządzają patronami, czy jest coś na wzór, na przykład działu reklamy, które. No, w radiu komercyjnym pozyskuje pieniądze z reklamy i w jaki sposób się pracuje z tym nowym typem pracodawcy, którym jest patron? No to może oczywiście, że mamy odpowiednie osoby, które są delegowane do tego, żeby żeby być w stanie, żeby, żeby był ten, ten, to, to miejsce, do którego patron, kiedy pisze, ma jakieś pytanie, czy, czy jakąś, jakiś problem sprawy do załatwienia, żeby to była osoba odpowiedzialna, która, do której to trafia. To, to jest, żeby nie było jak w urzędzie, nie ma tej pani, co się tym zajmuje, tak? to stary, stara śpiewka i, i tak dalej. Natomiast no, staramy się też być aktywni na, 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 na forach, na, 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 w mediach społecznościowych, my jako dziennikarze staramy się dawać znak, że czytamy. Staramy się zawsze pokazywać, że to jest dla nas ważne, żeby ludzie pisali swoje odczucia, komentarze czy, czy nawet oburzenie. Czasami polemizujemy. Czasami trzeba wytłumaczyć trzy razy, bo cierpliwość jest naprawdę dzisiaj tnotą. I, i, i to nie jest tak, że są jałowe dyskusje, tak? Przecież no, dyskutujemy wszędzie. Na ulicy dyskutujemy. Chciałem powiedzieć w tramwaju, ale nie wiem, czy no, tak, może jeszcze tramwajami jeździmy. Dobrze, w metrze dyskutujemy. I, i, i zasadniczo to, to jest też takie takie. Pole do, 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 do tego, aby ucierać jakieś nowe, nowe standardy, now, nowy styl, żeby, żeby pewne rzeczy też tłumaczyć, ale to nie jest tak do końca, że patron mówi stop. To my, prawda, tę wajchę zaciągamy. Zastanawiamy się, dlaczego mówi stop, czy to jest y, właściwy kierunek. Czy na pewno dobrze zrozumiał nasze intencje. Y, dyskutujemy, roz, rozmawiamy y, i staramy się być transparentni w tym, co robimy, tak, żeby, żeby, żeby w żadnym przypadku patron nie miał y, takiego poczucia, że, że gdzieś uciekają złotówki, że gdzieś coś jest nie wiadomo, dlaczego, co i jak, a tutaj się za bardzo przelewa, nie przelewa, bo jakby musimy mieć świadomość tego, że, że, że my, Polacy, jesteśmy kraj. Cały czas na dorobku i bardzo patrzymy na wydawane pieniądze i my mamy tego świadomość, to nie ma co ukrywać. i Dlatego też kładziemy na to bardzo duży nacisk i staramy się robić w miarę często live, y, na których też omawiamy sytuacje, czy jakieś zmiany, czy tego typu rzeczy, które planujemy, bo wiemy, że ludzie tego oczekują. To nawet dla takiej, takiego spokoju ducha czekają, aż coś powiemy, co tam się wydarzyło, co zmienia, może mają jakąś wątpliwość. Zawsze ta komunikacja no, jest, jest bardzo ważna. Przez no, prawie już dwa lata funkcjonowania Radia Nowy Świat my też jesteśmy w stanie jakby zaobserwować taką sytuację, że tak jak zmienia się rynek, tak jak zmieniają się nowe, nowe media, tak jak my zmieniamy się jako, jako, jako medium, też zmienia się podejście patronów do nas. Ja widzę, że to podejście jest coraz mniej roszczeniowe, a coraz bardziej partnerskie nasi słuchacze, nasi patroni, oni też się tego radia tego specyficznego, wciąż nowego modelu funkcjonowania tych naszych platform, oni się tego, oni się tego uczą, tak, oni pewnych, oni wymagają pewnych rzeczy, ale to już jest, do no właśnie tak jak powiedziałem, mniej jest tam postawy takiej roszczeniowej pod tytułem Ja płacę, ja wymagam, tylko mm, oni się uczą nieustannie też obdarzać nas pewnym zaufaniem, wiedzieć, że, że tam po drugiej stronie są profesjonaliści, którzy wiedzą co robić, jak robić, którym oczywiście zdarzają się błędy po drodze. No ale staramy się też na tych, błędach, na tych błędach jakby uczyć, ale myślę, że też te, myślę też, że te ewentualne różne nie wiem, błędy potknięcia, często są przedmiotem takich zdrowych, partnerskich dyskusji. A nie od razu świętego oburzenia, że, że coś na przykład tak nie idzie nie, nie w tę stronę, w jaką, w jaką trzeba. Wtedy staramy się, nie wiem, tłumaczyć, dyskutować i polemizować czasami, ale to wszystko jest na, na, na poziomie tak naprawdę partnerskiej, partnerskiej rozmowy. Jesteśmy po prostu w tym razem. My, jako twórcy radia i, i, i patroni, jako, jako ludzie, których de facto to jest to jest ich radio. No, ja będę Mogę dosyć... słowo jeszcze dodać? Przepraszam. Tak. przepraszam, akurat patron dzwonił. Ale, no, ale, no. Natomiast nie, mówiąc poważnie, nie ma jeszcze, nie, jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. Musimy od razu jakby sobie postawić taką na początku zaporę i to nie jest tak, że, że, że uda się wszystkim sprostać wszystkich oczekiwania, tworząc radio czy, czy, czy nawet większą platformę. I to jest jasne. Jeśli, jeśli um, utrzymujemy pewien Styl, pewien poziom, to jakby słuchacz jest, znaczy my jesteśmy po to, żeby słuchacz mógł sobie też wybrać treści, tak? I, i jakby to jest zrozumiałe, że nie musi słuchać, nie będzie słuchał. 24 godziny na dobę jednej, jednej stacji. Bardzo byśmy chcieli, ale realia są takie, jakie są. I też staramy się dać mu jak najszersze spektrum z rozmaitych dziedzin, czy informacji, czy muzyki, ale no wiadomo, że jak będzie totalny miszmasz, to straci to swój styl, straci to swój klimat. I to jest chyba też rzecz, której się nasi słuchacze uczą od początku i, i wasi też, że, że to jednak są. Trochę różne stacje, trochę różne radia I, i, i to jest też, myślę, bardzo fajne i napędzające bo i takie od, odświeżające, bo jakby nie, nie ma co sobie wmawiać, że stworzymy coś, co będzie absolutnie zawłaszczy całą, całą, całe serce serce wszystkich słuchaczy. No i trzeba pamiętać o Ja w Radio Nowe akurat jestem odpowiedzialny za, za działkę muzyczną, opiekuję się zawartością muzyczną naszego radia ważną działkę. Jesteśmy radiem po części no właśnie, właśnie muzycznym, od początku to podkreślaliśmy. Jest to, jest to ważny jakby element naszego, naszego funkcjonowania. I właśnie odpowiadając też Tadeusz na twoje pytanie, no ja się przede wszystkim Przyglądam tej komunikacji ze słuchaczami, dotyczącej właśnie naszej, naszej oferty muzycznej, i też widzę, jak zmienia się na przestrzeni, no już teraz, można mówić, lat. Stosunek naszego, na, naszego, naszego odbiorcy, naszego słuchacza, naszego patrona. E... Ja pamiętam jeszcze z Świętej Pamięci Krzysztofem Łuszczewskim, jak pracowaliśmy na początku, jak radio powstawało, ale były podobne historie w Radiu 357 i Radio Nowy Świat, kiedy to patroni brali czynny udział w budowie radia. Jak trudno było poprosić niektórych patronów, żeby już no, nie pomagali, jakby odpuścili sobie troszeczkę tą kwestię organizacyjną, bo wiele osób było bardzo zaangażowanych i widzę, jak na przestrzeni tych lat zmienia się stosunek patronów właśnie, moim zdaniem dzięki temu, że bardzo obie, obie radiostacje czy obie platformy bardzo transparentnie rozliczają się z tego, co otrzymują, w jaki sposób te takie amplitudy emocji opadły i to jest już po prostu normalny biznes. I to chciałem Was jeszcze dopytać o jedną rzecz, o którą myślę, że większość osób chce dopytywać obie stacje. To znaczy, na ile wasi słuchacze dzisiaj to są byli słuchacze trójki, a na ile to są już nowe grupy? Bo jedni mówią, że no to właściwie to jest ta sama grupa, inni mówią, że właściwie wprowadziliście słuchacza trójki do internetu, no bo to była grupa no, przywiązana do, do tej stacji przez bardzo wiele lat i jak widzicie te, ten kierunek, jak widzicie ten rozwój, no bo ta grupa nie jest wieczna. No ta grupa nie jest, ta grupa nie jest wieczna. Siłą rzeczy musimy też otwierać się cały czas na, na nowego słuchacza. Trójki w, w kształcie, który no, mam nadzieję tutaj w większości pamiętamy, nie ma. Jest też sytuacja taka u nas szczególnie, że mocnym filarem radia są tak naprawdę młodzi prowadzący, młoda, młoda ekipa, ludzie w wieku między 20 a 30 lat. Większość z nich trójki nie słuchała, bo... bo bo nie mogła siłą, si, siłą rzeczy dla, dla większości z nich radio w takiej tradycyjnej formie to już też jest relikt poprzedniej epoki. Oni kiedy przyszli współtworzyć to, to, to radio, oni przyszli z zupełnie innym myśleniem o, o o mediach, czy o tym właśnie medium. I to się też przekłada na to też przekłada się jakby na na antenę, na komunikację, ale też na cały czas właśnie poszukiwanie tego, tego nowego słuchacza, pozyskiwanie tych nowych potencjalnych patronów. Wszyscy pamiętamy, na jakich filarach zbudowane są obie stacje, jakie były okoliczności: no, najpierw powstania Radia Nowy Świat, później, później, później Radia 357. Myślę, że z, mówię akurat tutaj w naszym, w, naszy, w naszym imieniu. Ta pamięć o tych fundamentach, o tej legendzie trójki, no, trudno też o tym zapominać, biorąc pod uwagę, że, że, że tworzą to radio ludzie, którzy z trójką byli związani, niektórzy przez wiele, wiele, wiele lat. Ale myślę, że jakby pamięć o, o tej trójkowości, to wieczne odnoszenie się, się do trójki w taki naturalny, ale też zdrowy sposób słabnie, bo już tego punktu odniesienia, on gdzieś już tam za mgłą jest daleko, daleko, daleko. Trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało, nie wiem, za kolejne parę miesięcy czy, czy lat. No my na pewno drugiej trójki nigdy nie chcieliśmy do końca tworzyć i jej nie tworzymy. To jest takie pytanie, które ja sobie zadaję bardzo często słuchając konkurencji, bo ja słucham dużo z obowiązku. To jest jakby dla mnie wpisane w moje życie, przeskakuję przez rozmaite stacje siedząc w samochodzie na przykład. Kto dzisiaj słucha trójki? Ale to nie jest pytanie złośliwe, bo to nie, 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 nie mam w sobie tam absolutnie doze złośliwości. Ale zastanawiam się, dla kogo to jest robione dzisiaj radio. I też z punktu widzenia takiego, jakby, czy to jest jeszcze słuchacz, który, który, który kocha takie. Stare dobre radio, czy to jest jakiś nowy słuchacz, który jednak może przeczy tym naszym podejrzeniom, że ra radia już dzisiaj właściwie takiego linearnego nikt nie słucha? I zadaję sobie to pytanie i mam je cały czas gdzieś tam z tyłu głowy. Ale tak jak powiedział Bartosz, to, to jest rzeczywiście. Mm, przeszliśmy naprawdę sporą rewolucję w słuchaniu tego. I myślę, że w ciągu dwóch lat, podcasty, które no, wdarły się przebojem w polski internet. I też nie wiem, czy 3 lata, 4 lata temu, gdyby tak ktoś zapytał o podcasty, to, to, to byłby taki mądry, kto powiedział, tak, to jest, słuchajcie, to jest przyszłość, podcasty, a, a, a nie właśnie na przykład wideo, tak? Bo wszystkim się wydawało, że wideo ogarnie cały świat, podcasty to bez wideo, A tu się nagle okazuje, że ludzie chcą, chcą też słuchać. Bo co? No bo się okazuje, że tych bodźców nie może być za dużo, że robimy różne rzeczy. Czyli słuchamy trochę taką metodą, jak słuchaliśmy radia, ale szukamy tych treści. W momencie, kiedy chcemy ich usłyszeć, czyli w, w tym momencie, kiedy jesteśmy w samochodzie, sobie włączamy podcast w momencie, kiedy mamy na to czas, a nie kiedy ktoś nam to podaje i, i, i tylko wtedy możemy to posłuchać, bo jak nie, to już przepadło. Tak? Jakby tutaj podcasty y, pokazały y, y, radio plecy i troszkę zaczęły odjeżdżać. No ale my jakby też staramy się gonić, mamy te y, z kolei korzyści, że i tak jak Radionowy świat, tak my czerpiemy z doświadczeń polskiego radia. Umiemy robić radio, mówiąc brzydko. Umiemy do ludzi, mam nadzieję, przynajmniej mówić ciekawie, ich zainteresować jeszcze w dobie Spotify'a, opowiedzieć tak o muzyce, że. O, że, że, że oni, wy, no my, bo ja też przecież słucham innych audycji radiowych, tak, czyli my wszyscy jesteśmy w stanie gdzieś tam, o, coś zaskoczyć, że tego nie wiedziałem, o, fajne, ciekawe, no bo jak mi algorytm ze Spotify podsuwa nowe utwory, no to ja po prostu sobie już tak z rozleniwienia przerzucam, skipuję, jak to mówi młodzież dzisiaj, tak, skipuję, skipuję, skipuję i przy tym nie zostaje, tak, czyli to też nie jest taki kierunek, że już Spotify zabije radia muzyczne, nie, jest bardzo dużo takich ciekawych elementów, które gdzieś tam zaskakują, zatrzymujemy się przy nich i Aha, to jest nasza szansa, to jest szansa nasza jako radia. No i też oczywiście, m, odpowiadając już na, na koniec na twoje pytanie, jak staramy się po, m, podążać za nowymi słuchaczami, starać się ich zainteresować swoją ofertą, staram się do nich wychodzić, tak? Staram się uczestniczyć w y, dużych imprezach, czy, czy w męskim graniu w ubiegłym roku, y, czy w y, Influencer Live Wrocław, na którym też mieliśmy przyjemność być, porozmawiać i z podcasterami, i z twórcami internetowymi. Y, no to jest to pokazywanie i okazuje się, że to nie jest tak, że twórcy internetowi y, patrzą na nas, no ci radiosy, tam staruszki, tak? Nie, właśnie bardzo mi się podobało w wielu tych rozmowach, jak, jak, jak udało się znaleźć w taką wspólną, wspólną przestrzeń, gdzie ja się cieszyłem, że mogę nauczyć się od, od, od nowych twórców wiele rzeczy, i oni się też czuli dobrze rozmawiając ze mną dla, dla, dla programu radiowego. I to jest niesamowite. Ta, to pole wymiany też jest sposobem na to, żeby, żeby się pokazać w szerszej publiczności poza, tą trójkową, poza tym trójkowym audytorium. No jeszcze pozwolę sobie dodać, że na przykład my, jako Radio Nowy Świat, Nasza, nasza działalność jest tak naprawdę sumą różnych radiowych doświadczeń. Z jednej strony rzeczywiście trzon radia to są ludzie, którzy byli związani z trójką, czy mówiąc szerzej, z polskim radiem, z publicznym nadawcą. Ja na przykład, mimo że mam za sobą ponad już w tej chwili 20 dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w radiu, w mediach. Nigdy na przykład nie pracowałem w polskim radio, byłem związany tylko i wyłącznie z różnymi komercyjnymi jakby nadawcami. Tak? Z, tej, z tej trzeciej strony są ludzie, którzy wcześniej nigdy nie pracowali w radio, którzy tak naprawdę. Mm, Radio Nowy Świat jest dla nich pierwszym w ogóle kontaktem tak. z mediami, więc jest, to, więc jest to po prostu suma, suma różnych yy, doświadczeń i wierzę, że to przekłada się też na, yy, na poszukiwanie tego naszego słuchacza czy patrona, finalnie. Yy, I tak właśnie chcemy działać: no, mówić, tak naprawdę komunikować, yy, mieć kontakt z różnym odbiorcą, nie tylko z tymi słynnymi sierotami po Trójce, tylko, tyl, tylko tak naprawdę też z, z ludźmi. Dla których y, oferta ta klasyczna FM jest już niewystarczająca, zbyt wąska, nie wiem, czasami zbyt uboga czy, czy, czy prymitywna. Panowie, bo to jest tak. jeszcze tak, że y, tylko jedno słowo na koniec. Mówi się o tym, że dzisiaj, w, w, na przykład w Polsce już więcej osób książki pisze niż czyta. Tak? Rzeczywiście na rynku książki jest, y, jest ogromna oferta, ale to nie znaczy, że ci, którzy piszą, nie czytają książek. Tak? I, I myślę, że to jest też ciekawa, y, cie, ciekawe pole do, 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 do przełożenia, że, że nie wszyscy twórcy y, y, czy internetowi, no bo jesteśmy wszyscy twórcami interne, internetowymi dziś, y, są zamknięci w swoim świecie, tak? oni też poszukują i, i, i jakby to jest to pole, na którym możemy się wzajemnie i poznać i powymieniać, i, i to jest taka szansa, i myślę, że w tym kierunku też to, to, też to może iść. Dziękuję panom. Musimy już kończyć, dlatego że tutaj Mateusz na mnie spogląda. Ja tylko skonkluduję taką jedną drobną refleksją. Ja pamiętam, jak to wszystko się zaczynało, i pamiętam, że te wszystkie siły, które tak bardzo chciały przebudować ym, ym, trójkę. De facto przebudowały w efekcie cały rynek medialny, ale chyba nie do końca w tym kierunku, który chciały. I tak bardzo cieszymy się, że, że powstało coś nowego, chociaż może z nie najlepszych intencji, ale to, co się urodziło, jest naprawdę wspaniałe. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy to, bardzo. Dziękuję.